da się zapieprzeć, nie? Ty, zarządzanie od tego przystanku w Żwirkach, a stałem aż kurwa na Długosądu. Takie kocie. Czy ty jechałem do Pruszkowa, od Warszawy do Pruszkowa, wszystko totalnie stoi. Tu, od Pruszkowa w kierunku Warszawy, tutaj trochę lepiej, ale w Pruszkowie przy tym, przy elektrowni to 10 minut stało. A tam jak to się bądź tam do tej energetyki nie jadę, mówię, to ten przyrodny cię wystawia, ty kawałek sobie już. Nie będę stał w kolu. Miałem ciągle takie o... Miałem dzisiaj to napięcie, bo... Pół godziny wcześniej wyjechałem. No jak normalnie jadę, to 25 minut do pół godziny, to się ponad 40. Na wczasy i koledze.
całym znowu. Czai się. Ty, wczoraj taki nie byłem zmęczony jak dzisiaj jestem zmęczony. No dzisiaj więcej nie wyjdzie. Ale tutaj jeszcze więcej. Ale tu jest mniej postoi. Jak ma wszystkie postoje zamka, ma więcej postoi. Tak raz o czwartej, raz o piątej stawisz.
dalej wyjechała. Tak o 18, tak jak przed tym, przed Wielkanocą, co w piątek jeździłem. Przyjechałem też wcześniej 13, ależ kocio, ależ mój. O 17 zrobiło się puściutko. To przeważnie, że nie jeżdżę z manów. Wczoraj też widziałem dwóch z manów. Tak. Taki jeden z Berlinowa. Jarek tam niedaleko mnie mieszka. Jednego widziałem, powiem ci, chyba ze dwa razy pod rząd na tej samej brygadzie. Kurwa, czy załatwił sobie ten jeszcze 20 osób? Ale teraz średnia mówi na 154 godziny. Tutaj to do jesieni chyba tego nie zrobią. Nie, na drugi rok coś chłopaki mówili prawdopodobnie. Tak? Tak. To może do jesieni zrobią oddział od września. No to na rok czasu miał ma być. Dwa razy w niedzielę jeździłem, raz zamieniłem, a raz w niedzielę, teraz wolne.
nie był zaplewiony. Albo co innego by nie włączył. Zwracam 22, nie pierwszego, ja myślę. Nie, 19 piątek. Poniedziałek nie, tak? Wracasz. Poniedziałek wracam, w poniedziałek to masz wolny. A ja mam, że sobotę, niedzielę dał mi wolny i w poniedziałek wracam. W maju to jest mało godzin.